Cześć kochani, dziś przychodzę do Was z filmem, o którym już wspominałam wcześniej, ale się nie pojawił, bo powstał nowy film, czyli Dlaczego jestem w domu dziecka i zachęcam do jego obejrzenia. A dziś wracamy z tym, co miało się pojawić, czyli z Waszymi pytaniami do mnie i dziś będę odpowiadać na Wasze pytania. Na początku chciałabym mega podziękować. Ta paczka przyszła jeszcze do mnie przed świętami lub delikatnie po świętach, ale na tłoku zdarzeń zapomniałam o tym powiedzieć. Chciałabym bardzo podziękować pani Elżbiecie z rodziną, która wysłała dla mnie paczkę. Cudowne. Prawie płakałam. Ja od wszystkiego płaczę, szybko się wzruszam. Miękka klucha. I chciałabym mega podziękować. Cudowne. Jaram się. I tak, zaczniemy od pytań. Mam je zanotowane przed sobą. Postaram się odpowiedzieć. Jest ich multum, więc mam nadzieję, że pójdzie to mega szybko. No i szybko przejdziemy po kolei. Każde odpowiem szczegółowo. I mam nadzieję, że zadowolę wszystkich, tak? I że wszyscy usłyszą odpowiedź na własne pytanie. I tak, więc zaczynamy. Tu te pytania, które są przedstawione, to są albo ciekawe pytania dla mnie, które uważam, że są bardzo ciekawe i wiele mogą o mnie powiedzieć, lub pytania, które się powielają. Jest ich multum zawsze dużo, czy w komentarzach pod filmami, czy w wiadomościach. Więc pierwsze pytanie to jest, ile mam lat? Mam 22 lata. Co studiuję? To jest drugie pytanie. Studiuję technologię żywności i żywienie człowieka. Trzecie pytanie. Czy nosiłaś aparat lub wybielałaś zęby? Nie nosiłam aparatu, nie wybielałam zębów. Są jakie są. Podobają mi się, wam chyba też. Więc no niestety, natura. Następnym pytaniem, czwartym jest, czy miałaś kontakt ze swoimi rodzicami? Tak, mam kontakt ze swoimi rodzicami. Konkretnie jednym, bo mój tata nie żyje od 7 lat. I tak, z mamą utrzymuję kontakt. Czasem się widujemy. Czy doświadczyłaś pomocy ze strony rówieśników? Nie wydaje mi się. Rówieśników, jeśli chodzi o mojego chłopaka, to tak. Jeśli jakichś innych osób, to raczej nie pamiętam takiej sytuacji. Co kochasz jeść i pić? I to jest pytanie, które odzwierciedla moją osobę. Kocham jeść, kocham pić. Chociaż ostatnio nie piję dużo napojów, bo przeważnie kocham pić Cola Zero, ale piję wodę, mam butelkę filtrującą Duffy, którą pokochałam, jest mega praktyczna, więc picie mniej, ale jedzenie. Uwielbiam słone przekąski, kocham chipsy, frytki, pizzę. Zakochałam się. Ostatnio próbuję jeść coraz mniej, bo wiadomo, że to jest mega niezdrowe, ale uwielbiam, odkąd pamiętam. Całe serce moje należy do chipsów, frytków i czego jeszcze? Pizzy, stanowczo pizzy. Czy miałaś jakieś zwierzątko? Miałam, jeśli chodzi tutaj konkretnie o ten czas placówkowy, miałam dwa szczury. Kocham szczury, uwielbiam. Uważam, że są mega mądrymi zwierzętami. I kochałam je bardzo mocno. Niestety odeszły już z tego świata kilka lat temu. I na razie nie podejmuję się posiadania innych zwierząt, dlatego że jestem trochę zajęta w rozjazdach i ciężko by było się nimi opiekować. A większość osób boi się szczurów. Nie wiem dlaczego. Są przeurocze. Polecam. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam. Dwie siostry i jednego brata, czyli razem jest nas czworo. Skąd pochodzisz? Pochodzę z małej miejscowości Dęblina. Na stałe mieszkam w Lublinie. Do jakiego wieku można mieszkać w domu dziecka? I to pytanie też się wielokrotnie powtórzyło, choć tutaj jest odcinek konkretnie o mnie, ale odpowiem na nie. Prawo przewiduje, że możesz mieszkać w placówce ze zgodą dyrektora do 25 roku życia. I tak właśnie do tej pory, do tego momentu chcę być w domu dziecka. Jeśli chcesz przedłużyć rzęsy, paznokcie, zrobić tatuaż, skąd masz na to pieniądze?
Wszystko, co posiadam, łącznie telefon, laptop i cały sprzęt jest zakupiony z moich pieniędzy, które uzbierałam. Tak samo moje kochane tatuaże i kolczyki, które wielbię, też są za moje pieniądze, które zbierałam. Czemu sobie robisz dziary? Oj, to jest bardzo interesujące pytanie. Kocham tatuaże, od zawsze się nimi fascynowałam, tak samo piercingiem, miałam w wielu miejscach kolczyki, moimi nabytkami są nowymi kolczyki na obojczykach. Zakochana jestem, cudowne. Czemu się tatuuję? To jest odzwierciedlenie mnie. To, co posiadam na moim ciele, to nie są rysunki, które mi się podobają, napisy, które tylko mi się podobają i nic nie wnoszą do mojego życia. Są to dzieła, które są związane z moim życiem. Może kiedyś o nich opowiem, jak będziecie chcieli. W każdym bądź razie każdy tatuaż ma swoje znaczenie. Czy masz chłopaka? Jeśli tak, to od ilu lat jesteście razem? Oczywiście, że mam chłopaka, przecudownego, najlepszego na świecie. Jak każda dziewczyna mówię, prawda? Ale to nie jest pierwsza miłość, bo jesteśmy ze sobą 6,5 roku, więc już kawałek czasu. Jaki zawód chcesz wykonywać, wykonujesz? Z zawodu, technikum skończyłam jako kucharz. Mam zrobiony także zawód kelner, barman. Specjalizuję się jako technolog żywności i żywienia człowieka. Myślę, że chciałabym być dietetykiem, ale zobaczymy, jak czas pokaże. Tak naprawdę nie jest to wszystko takie ścisłe, że muszę być dietetykiem, muszę być kimś tam. To wszystko mi sprawia pasję, nie robię nic w życiu z przymusu. Więc zobaczymy, życie pokaże. Jak dzieci mieszkają razem z tobą, jak cię traktują? Jak dzieci mieszkają z tobą? Dzieci mieszkające ze mną traktują mnie, wydaje mi się, że jako starszą siostrę. Zawsze, kiedy wchodzę do domku, wszystkie mnie przytulają, witają się, opowiadają swoją historię, co się wydarzyło danego dnia. To jest taka więź, której tak naprawdę nie da się do końca opisać, bo to jest po prostu mała rodzina i myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy jakimiś takimi swoimi braćmi i siostrami. Możesz słuchać muzyki. Słucham, uwielbiam muzykę, kocham. Szczególnie stare kawałki. Jestem fanem Elvisa Presleya, Czesława Niemena, Queenu. Wiele, ale to wiele starych kawałków. Praktycznie nie słucham nowoczesnej muzyki. Kiedyś byłam wielką fanką rapu, teraz totalnie do mnie to nie trafia. Słuchając tej starej muzyki, czuję, czego nie czułam wcześniej, czyli dreszcze, łzy w oczach. Nie wiem, czy ktoś z was tego doświadczył, ale polecam. Kiedy włączysz sobie na przykład piosenki Elvisa Presleya, ja mam dreszcze na całym ciele od jego głosu i łzy w oczach. To piękne. Czy jesteś wegetarianką? Nie mogę powiedzieć, że jestem w pełni wegetarianką. Unikam mięsa, bo wiem, jak się je tworzy. Ze względu na to, jaki mam zawód i w jakim kierunku się kształcę, jestem świadoma tego, jak te wszystkie procesy przebiegają i dlatego szkoda mi tych zwierząt. Wiem, ile może się mieścić badziewia w tym całym jedzeniu i unikam mięsa i produktów bardzo przetworzonych. Wracając do chipsów. Jaka jest historia z tatuażem? To już mówiłam tutaj o tatuażach, więc może to zostawimy na oddzielny odcinek. Jakie jest twoje hobby? Moimi pasjami jest makijaż, podróże. I chyba to największą przyjemność mi sprawia. Zresztą ja jestem człowiekiem, który się cieszy z takich małych rzeczy i to mnie mega raduje, ale tak najwięcej przyjemności sprawia mi podróżowanie, zwiedzanie nowych miejsc i makijaż. Jakie masz plany po ukończeniu szkoły? Jakąś konkretną pracę na oku? Masz prawo jazdy? Co do pracy już mówiłam wcześniej, że jeszcze to nie jest wszystko do końca określone. Mam wiele planów i zobaczymy, każdy z nich może potoczyć się jakoś inaczej. Zawsze chciałam czynić dobro i iść tą stroną. I przede wszystkim chciałabym się w życiu skupić na czynieniu dobra. Więc na razie ta praca się tak rozmywa. Wiem,
jestem tego świadoma, że nie da się czynić dobra i nie mieć pracy, bo rzadko się zdarza, że możemy mieć fundację i żeby ona jakoś też utrzymywała nas. Więc no mówię, to wszystko jest dobro, a praca to jest taki dodatek. W każdym bądź razie chciałabym ją robić sercem i nie być do niej zmuszona. Czy mam prawo jazdy? Mam. Mam je dzięki tak naprawdę rodzicom mojego chłopaka, bo chciałam mieć bardzo prawo jazdy, lecz tutaj w domu dziecka nie było możliwości funduszów takich, więc rodzice mojego chłopaka działają cuda, są przeuroczy, przecudowni i naprawdę cuda to u nich codzienność, ja już raz sprawdziłam to przez lata i pomogli mi i mam prawo jazdy. Skąd wzięłaś ten wspaniały pomysł na nagrywanie filmów? Powiem wam, że to jest mega dziwaczna historia. Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to zapewne powie, o, jakieś banialuki mówi. W każdym bądź razie sytuacja wyglądała tak, że już dawno zastanawiałam się, jak uświadomić ludzi, jak pomagać ludziom. I nie miałam jakichś konkretnych planów. Wiedziałam, że fundacja. Zastanawiałam się, modliłam się o to, żeby robić coś, robić tak z własnym ja, z tym, co czuję. I pewnego dnia obudziłam się i czułam, że muszę to zrobić, że muszę nagrać ten film i dodać. No i zrobiłam, bo miałam tak silne uczucie, żeby to zrobić, no że jestem. Więc wszystko od góry przyszło. Czy masz w planach adoptować kiedyś dziecko? Nie wiem. Chciałabym, jeśli bym nie miała możliwości mieć własnego dziecka, to jak najbardziej zaadoptowałabym dziecko. Co czytasz? Ulubiona książka? Polecisz coś? Czytam ostatnio trochę mniej. Wcześniej czytałam o wiele więcej, ale jakoś ten natłok spraw mnie przygniata i nie mam na to czasu. Skończyłam tatuażystę z Auschwitz i mega polecam. Grochola jest cudowna. Jest wiele naprawdę Pawlikowska książek, które warto przeczytać i wiele naprawdę wniosą do naszego życia. Jaki jest twój ulubiony kolor? Czerwony, kocham czerwony. Pasuje to jakoś do mnie, nie? Tak mi się co najmniej wydaje, że wszystko, co jest w moim życiu, jakoś do mnie pasuje. Imię Ewa z hebrajskiego jest matka wszystkich ludzi żyjących, czyli opiekująca się wszystkimi. Kolor mój ulubiony czerwień, czyli kolor miłości. Wydaje mi się, że wszystko współgra ze sobą idealnie. Jakie jest twoje nastawienie do osób LGBT? Uważam, że każdy powinien być szczęśliwy. I uważam, że to motto powinno być każdego człowieka. Szczęście, radość, żeby cieszyć się, nikogo nie oceniać. Kochać, po prostu kochać. Jeśli ktoś kocha kogoś innej płci, jeśli no, są ludzie inni, dziwni, należy kochać każdego. Jakie... Nie, to nie to, to już było. Myślisz, że będziesz tęsknić za domem dziecka i ludźmi stamtąd? Myślę, że tak. To jest duża część mojego życia. Jestem tutaj przywiązana, nie do budynku, tylko właśnie do tych dzieci i szczerze na chwilę obecną nie wyobrażam sobie, jakbym mogła odejść i już tych dzieci w przyszłości nie zobaczyć albo rzadko widzieć i nie wiedzieć, co u nich się dzieje. Więc myślę, że będę bardzo tęsknić i płakać, jak będę odchodzić, a oni za mną. Jakieś seriale oglądałaś? Ostatni serial, który zaczęłam, jest Outsider. Fargo, to wszystko z HBO. Potwór z bagien, w którym się zakochałam, wielbie, pierwszy sezon skończony, nie wiem co dalej. Lucifer, fantastyczny serial. A tak to w sumie mało oglądam, więc to są tylko takie newsy z ostatnich chwil. Czy byłam adoptowana? Nigdy nie byłam adoptowana, nie wiem jak to jest, ale zawsze jak ktoś mówił o adopcja, to zawsze miałam w głowie myśl, że jakby ktoś po mnie przyszedł i chciał mnie adoptować, to nigdy bym nie chciała, bo uważam, że mam swoją własną rodzinę i nie potrzebuję kolejnej. Nie wiem skąd takie myślenie miałam, miałam 14 lat. Ciężko stwierdzić. Czy żałujesz, że nie byłaś adoptowana?
Nie wiem, ja niczego nie żałuję, czego nie było. Idę do przodu i cieszę się tym, co mam. Wyciągam wnioski z tego, co było złe. 30. pytanie. Co cenisz w drugim człowieku? Cenię szczerość, dobro, takie dobry człowiek. Uwielbiam dobrych ludzi. Szczerość, dobro. I wystarczy mi się, wystarczy. Wydaje mi się, że jak człowiek jest dobry, to wystarczy. Jest dobry i to wiele, to jedno słowo, dobry człowiek, dobre, z dobrym sercem, mówi tak wiele, że wystarczy, że ma tą jedną cechę i jest cudowny. Czy chciałabyś zmienić coś w swoim życiu? Tak jak już wspomniałam, ja cenię to, co mam, nie gdybam, jakby było, gdyby było. Po prostu idę do przodu. Coś się wydarzyło, wyciągam wnioski. Prę do przodu, chcę być lepsza, chcę, żeby świat był lepszy i to, co mnie otacza. Tutaj mój świat, bo do tej pory, no to wiecie, nie da się działać. Podobno zmienić całego świata, no ale zobaczymy. Farbujesz włosy? Tak, farbuję, to nie mój naturalny kolor. Mam ciemny brąz, a maluję na czarno, chociaż tak naprawdę miałam chyba z 10 różnych kolorów już na głowie, odkąd pamiętam. Znudziło mi się to i już no, jestem czarna. No i doszliśmy do końca. 32 pytania z głowy. Nie wiem, mam nadzieję, że wiecie wszystko. Jeśli nie, no to kiedyś w przyszłości nagramy kolejny Q&A. Głupio mi, że mówię drugi film o sobie, bo tak naprawdę nie na tym mi zależało na tym kanale, ale chcieliście, więc odpowiadam. I już teraz dziękuję bardzo za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję bardzo za to, że jesteście, za tyle miłych słówek, za swoje historie. Zmieniacie mój świat. Jestem dzięki Wam szczęśliwa. Jesteście cudowni. Więc do zobaczenia. Życzę miłego tygodnia. Zapraszam w następny wtorek, a jeśli chcesz być ze mną bliżej na co dzień, to zapraszam na Instagram, bo tam codziennie coś się dzieje, dodaję na Instastory, więc zapraszam do subskrypcji przede wszystkim i dziękuję bardzo. Do widzenia. Pa, pa.